wzgórza Redeco. www.redeco.pl. Powierzchnia, jaką zajmuje DZPN, to około 300 metrów kwadratowych. Od 2008 roku na konto Śląska wpływało z tego tytułu miesięcznie 10 zł od metra kwadratowego. DZPN Wrocław musiał płacić za media, ale tego nie robił. Kiedyś stawka za metr kwadratowy była wyższa, 30 zł, ale obniżono ją na prośbę DZPN-u, który w zamian miał nie pobierać od klubu opłat za udział w rozgrywkach, w tym na przykład startowe czy rejestracja zawodników. Śląsk jednak wciąż płacił pieniądze z tego tytułu. Od 2008 roku zbierało się około ćwierć miliona złotych. Do tej pory związek płacił za wynajem naprawdę niewielkie pieniądze. Nowa cena jest rynkowa. Właśnie takie stawki obowiązują w biurowcach położonych w okolicach ulicy Grabiszyńskiej. Czynsz podnieśliśmy nie tylko DZPN-owi, ale także innym firmom wynajmującym u nas pomieszczenia, tłumaczą w Śląsku. Powierzchnie biurowe w tej części Wrocławia wahają się od 50 do 80 zł za metr kwadratowy. Jak czytamy w piśmie wysłanym przez Śląsk do DZPN-u, spółka działa już w nowych realiach właścicielskich, co uniemożliwia dalsze partycypowania przez WKS Śląsk Wrocław S.A. w kosztach funkcjonowania m.in. państwa działalności w dzierżawionej przez spółkę nieruchomości. Dlatego mając na uwadze powyższe, począwszy od 1 marca na podstawie przyjętej przez spółkę stawki za najem powierzchni biurowych w nieruchomości zlokalizowanej w budynku przy ulicy Oporowskiej 62, opłata za czynsz z tytułu najmu wynosić będzie 40 zł za metr kwadratowy netto plus 15 zł za metr kwadratowy netto opłata eksploatacyjna. Kwota zaproponowana przez WKS jest zbyt wygórowana dla DZPN-u. Wojenka może trwać w najlepsze, bo związek też może wystawić swoje działa. Jednym z nich mogłaby być podniesiona stawka członkowska, a tę trzeba płacić, bo nie będąc członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, nie jest się także w szeregach PZPN-u, a to oznaczałoby brak prawa uczestnictwa w jakichkolwiek rozgrywkach. Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl